The step before alkalosis is this step with a wealth of nitrogen linked to a poor silage quality, and where there is a poor silage quality, there is a high proteolysis and high soluble nitrogen. Jakby schodzę w dół tego wykresu, od tego czubeczka na dół, konsekwencją tego, co się wydarzy, że będzie ta toksyczność pod kątem alkalozy, jest przede wszystkim wywołana złej jakości, niskiej jakości kiszonkami, które przede wszystkim będą miały złe jakościowo białko w składzie. At the inverse, with a good silage quality, and you know now you know that good silage quality is low proteolysis and low soluble nitrogen. The level of ammonia is all the time below the excess, and also is all the time sufficient to have an optimal levels for microbial proteosynthesis. To najlepszy scenariusz wtedy, kiedy mamy bardzo małą produkcję amoniaku używaczu, wtedy, kiedy tego amoniaku jest bardzo mało w paszach, chcielibyśmy, żeby nie było w ogóle, ale tak się nie da, wówczas mamy to, co już Państwo widzieliście, odpowiada za to wysokiej jakości kiszonka, która była szybko zakiszona, która nie straciła białka, na które nie zaszła proteoliza, na których nie było dużej ilości wyprodukowanego amoniaku i taka kiszonka jest bardzo wysokiej jakości, optymalna, nie pozwala w żwaczu na nadprodukcję amoniaku w żwaczu. And it is what we obtain when we treated the silage with lalcin. I to jest ten cel, gdzie używając produkty lalcin chcemy uzyskać ten najniższy poziom produkcji amoniaku.